Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć, tato. Dzień dobry, dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Słuchajcie, jest taki interes. Wiecie, ile można stracić? Ja tu zrobię chórki. Zapętlimy to. Dobrze. I nałożymy przester. Dobrze. To nie tak, powinno wystarczyć. Za dużo się zdarzyło, żeby się... Jest pan troszeczkę takim cenzorem? Coś pan doradza dzieciom? Robiłem to dawniej. Doradzałem, przekazywałem swoje uwagi, ale w tym okresie, kiedy kwiat jabłoni rozkwitł ze swoim autorskim repertuarem, to ja już nic więcej nie musiałem robić. Dzień dobry, dobrze zobaczyć ciebie chociaż raz. Czy ci trafiły w gusta taty? Jak najbardziej. Ja jestem w ogóle zachwycony taką formułą, jednak nie do końca komercyjną. Udało im się znaleźć tak wielką rzeszę słuchaczy, tak licznych odbiorców. Zawdzięczają to oryginalnemu pomysłowi, który temu towarzyszy. Kasia i Jacek, dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera elektrycznych gitar. Naturalnie z muzyką związani są od dziecka i taką też wybrali życiową drogę. Kasia jest muzykolożką, Jacek kompozytorem. Niezwykłą popularność zdobyli, zakładając 3 lata temu zespół Kwiat Jabłoni. Słyszysz mnie i nic nie mówisz. To chyba fajne jest, jak się jest samym muzykiem i dzieci muzykują. I myślę, że bardzo fajne, jeszcze fajniejsze, kiedy muzykują z wielkim sukcesem. Jak to jest to świetnie wykonana, klimatyczna muzyka z takim totalnym zaproszeniem dla wszystkich. Po tylu latach wiem już na pewno. Ja słuchałem elektrycznych gitar, a moje dzieci słuchają Kwiatu Jabłoni. Ma pan satysfakcję, że łączycie pokolenia? To, co ja robiłem, no to była jakaś taka ponura rockowa misja. No, a tu jest sama przyjemność, radość tworzenia, radość wykonywania. Otwarte. Po pierwsze, dobór instrumentów, po drugie, piękne śpiewanie na głosy, po trzecie, sama twórczość, sam przekaz. To są w ogóle specjaliści od rozdzierania serca. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. To, że muzyka była obecna w naszym domu właściwie od początku, odkąd pamiętamy, przede wszystkim moim zdaniem dało nam tyle, że pokazało nam, że można się przede wszystkim zajmować muzyką, że można mieć taki zawód jak muzyki, że to jest normalne i że ludzie się z tego utrzymują. I to nam po prostu pokazało, że możemy iść w tę stronę i bardzo mocno zaangażować się po prostu w naszą pasję. Pasja rodzeństwa Sienkiewiczów szybko zaowocowała. Hity Kwiatu Jabłoni mają po kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Ale macie fajnie w mieszkaniu. No wiesz, tak się urządziliśmy tutaj, że tak powiem. To jest kawałek waszego mieszkania, nazwijmy to sentymentalnego, a całość... Jesteśmy na salce prób. Czy to jest wasz styl? Można by tak powiedzieć. Na pewno jest zgodny z naszym sposobem myślenia i z naszymi codziennymi, z naszą taką postawą wobec świata, żeby używać rzeczy wielokrotnie. No bo to, że to jest taka zbieranina tak naprawdę, nie? Trochę mamy rzeczy używanych, to znaczy z drugiego obiegu mebli, z antykwariatów, tak. Od znajomych. No i to tak się uzbierało, to co tu jest.